Cześć, witamy Was. Jakiś Cześć, czas temu cześć. gadaliśmy o smartfonach gamingowych i gamingowych akcesoriach, Gadżetach, tam tak. klawiaturkach, myszkach. No i wyszło nam wtedy, że to jest bez sensu. A jak ma się sprawa z laptopami gamingowymi? Cały ogromny segment rynku, bajery, szmery, podświetlane klawiatury. No właśnie, i czy to w ogóle ma sens, czy nie lepiej po prostu kupić mocnego, ale zwykłego laptopa? Znaczy to nawet nie tak. Ja bym powiedział, że tak, że no, laptop gamingowy to taka świnka morska, ani świnka, ani morska. Bo jeżeli ktoś gra na poważnie, to wie, że żeby grać na poważnie, to i tak potrzebne jest kawał biurka, czy tam jakiegoś blatu, miejsce na porządną myszkę, raczej też porządna klawiatura. Chłodzenie. Dobre chłodzenie tego wszystkiego. Które niestety zajmuje miejsce. I raczej podłączenie przewodowe do sieci, a nie jakieś tam Wi-Fi czy coś takiego. No i jak się to ma do koncepcji laptopa? No tak sobie, tak? No tak. Więc no jeżeli mamy mieć laptopa, który i tak będzie przywiązany do danego miejsca, bo musimy do niego tego to wszystkiego napodłączać, no to będziemy mieli taką stacjonarkę w trochę nieporęcznej obudowie z gorszym chłodzeniem. No bo nie oszukujmy się, no jeżeli mamy puchę tam, nie wiem, 15 na 30 na 50, to możemy tam wrypać ileś tam wentylatorów, jak ktoś chce, to sobie może nawet wodne chłodzenie zamontować czy coś takiego i jesteśmy w stanie to wydajnie chłodzić. No a w laptopie, żeby nie wiem, jakie zaklęcia stosowali producenci, nie wiem, jakie kosmiczne technologie tam zrobili, no to nie odprowadzimy kilkuset watów z tak małego urządzenia w sposób wydajny. On się po prostu będzie przegrzewał i tyle. To tak, jeżeli chodzi o sprawy samego grania. Druga sprawa, wydajność. Jak sobie popatrzycie, to przeważnie tego nie podają w parametrach, ale jak się pogrzebie głębiej, to się okaże, że karty graficzne w tych laptopach gamingowych mają literkę M na końcu. Czyli na przykład RTX tam 3060M, albo Mobile, albo coś takiego. Jak się porówna parametry tych M-ek do normalnych, regularnych, to się okaże, że kilkanaście procent różnicy wydajności jest. Jak się to porówna jeszcze do wersji TI, które tam w pewnym momencie się pojawiają, no to już się zaczyna robić poważna różnica. A jak dodamy jeszcze do tego wydajność termiczną, czyli to, że ta karta w laptopie przy intensywnym użytkowaniu to i tak nam zjedzie, bo żeby się nie zagotować, to się okaże, że no właśnie, ani świnka, ani morska, tak? Po prostu PC stacjonarny do grania na ogół jest dużo lepszym rozwiązaniem od laptopa gamingowego, właśnie dlatego, że tak, że jak i tak mamy to wszystko na kablach popodpinane, to wygodniej jest wrąbać sobie po prostu puszkę pod biurko, czy gdzieś, czy obok i mieć tylko te rzeczy, które nam są potrzebne właśnie do tego grania. Monitor, klawiaturę, myszkę, tam coś jeszcze. I nie zawracać sobie głowy jeszcze dodatkowo tym samym całym laptopem. PC stacjonarny do grania będzie na ogół wydajniejszy od laptopa gamingowego i na ogół będzie tańszy przy tej samej konfiguracji. Dokładnie, bo musicie pamiętać, że laptop gamingowy to jest tak półtora raza do ceny konwencjonalnego laptopa o podobnym, że tak powiem, wyposażeniu wewnętrznym, o podobnej wydajności. I też z półtora raza, jak nie lepiej, w porównaniu do stacjonarki. I dochodzimy do takiego śmiesznego momentu, bo tutaj może paść argument, że no dobra, ale mam laptopa, to oprócz tego, że pogram, to mogę go wziąć i popracować. No i się okazuje, że jak zaczniemy liczyć pieniądze, to się okaże, że w cenie takiego laptopa gamingowego to możemy mieć normalnego blaszaka pod biurkiem i jeszcze nam zostanie na całkiem sensownego laptopa do pracy. Dokładnie. Który nie będzie, który w odróżnieniu od laptopa gamingowego będzie lżejszy i będzie dłużej chodził na bateriach. A jak już chcecie mieć coś, powiedzmy, premium, no to kupujecie sobie laptopa premium, który też będzie miał metalową czy tam magnezową obudowę, który też będzie miał podświetlaną klawiaturę, graniu... i czasem nawet wygodniejszą niż laptopy gamingowe. W graniu chodzi głównie o kartę graficzną tak naprawdę. No tak, ale to już powiedziałeś. Tym się różnią. No i jeszcze, jak jesteśmy przy karcie graficznej, kolejna różnica. No jeżeli mamy blaszoka, to po roku możemy spróbować tą kartę wymienić na mocniejszą. Taka roczna grafika da się spuścić za dobre pieniądze i możemy dołożyć, kupić sobie mocniejszą, a w laptopie co możemy zrobić? No w laptopie możemy dołożyć pamięci i to w zasadzie nam się może... Jak w ogóle możemy dołożyć pamięci? Jak możemy, przy czym na ogół, jak sobie popatrzycie specyfikacje, to nawet te, gdzie można dołożyć, to na przykład na 16 można dołożyć do 32, nie?
gdzie w tym momencie w blaszakach tak naprawdę maksymalny próg to jest co najmniej 64 giga, a w całkiem sporo ma do 128 możliwość rozbudowywania. To powiedzmy, dobra, no 128 giga, no to może niekoniecznie, ale uważam, że 64, to dlaczego nie? Ja mam 64 w swoim na przykład. Oczywiście całe rozważania są, w ogóle mają sens wtedy, kiedy gracie, bo jak nie jesteście graczami, to nie, temat to w ogóle nie interesuje i wtedy... Ogólnie cały sprzęt gamingowy omijajcie szerokim łukiem, łącznie od foteli gamingowych, które też bywają różnej jakości, jak się mój syn przekonał boleśnie na swoim tyłku. No tak, tylko właśnie wiesz, no jak ktoś jest graczem, no to nagle się, powiedzmy, no, kupił sobie laptopa gamingowego, bo tak sobie wymyślił. I nagle się okazuje tak, żeby sensownie pograć, to i tak musi kupić do tego klawiaturę jakąś gamingową, potrzebuje jakąś myszkę. Zaraz się szybko okazuje, że no w sumie monitor to też by się przydał, bo ten w laptopie to taki, powiedzmy sobie szczerze, że no głośniki to w sumie też by się przydały, nie? No chyba, że wiesz, ktoś faktycznie dużo podróżuje, ale to też za długo nie pogra, jeżeli w pociągu nie ma gniazdka na przykład, tak? No. Nie, no nie wiesz. No. A, jeszcze jedna rzecz. Znaczy ja przede wszystkim w ogóle, jeżeli mówimy o poważnym graniu, no bo w pasjansa to sobie można pograć na czymkolwiek, nie, no to, tak? Ale nie, no, załóżmy, że ktoś nie może aż tak bardzo się oderwać od grania, że nawet jak jedzie sobie w podróż, to musi ze sobą ten sprzęt zabrać. No, ale to gamingowy ma sens. Uwierz mi, w pociągu nie pograsz, no, nie pograsz po prostu w porządną grę, bo tego się nie da zrobić na kolanie. Musisz się po prostu z tym wszystkim rozłożyć. Też właśnie, no to jest takie właśnie nie granie. Jak jedziemy na wakacje, no to litości, można się na te 2 tygodnie oderwać. Dobra, no na opartego, no wlecz za sobą tego laptopa i szukaj tam gniazdka do lana gdzieś tam za granicą. Ma to sens naprawdę? Następna rzecz jeszcze mi przyszła teraz do głowy, jak mówiliśmy właśnie o chłodzeniu, o wydajności, o termice całej w urządzeniu. Co mówiliśmy jakiś czas temu? Czego baterie nie lubią? No właśnie, nie lubią wysokiej temperatury. Nie lubią. A w laptopie gamingowym tego ciepła jest od diabła, szczególnie jak faktycznie na nim gramy. Niewiele da to chłodzenie, bo bateria i tak oberwie po tyłku tą temperaturą i myślę, że spokojnie możemy założyć, że w laptopie gamingowym bateria podda się szybciej niż w klasycznym. No tak, że w ogóle pobór prądu, jeżeli chodzi o granie, w zasadzie wyklucza używanie baterii w jakikolwiek sensowny sposób. No chyba, że do pracy, ale wtedy kupta sobie, kochani ludzie, laptopa do pracy. Znaczy, słuchaj, żeby nie było, że tylko krytykujemy. Laptop gamingowy w niektórych zastosowaniach ma sens, jak na przykład, nie wiem, ktoś faktycznie jest graczem zapalonym i, nie wiem, mieszka w akademiku, ale na weekendy wraca do domu. Albo na przykład tak jak ja, gdzie sobie, wiesz, mam działkę z domkiem letnim, powiedzmy, i sobie, wiesz, na weekendy czy tam na dłuższy czas, jak jest lato, to sobie siedzę na działce, a zimuję sobie w domu. To żeby nie wozić puchy, to mogę wozić laptopa, tylko że ja doszedłem do wniosku, że po prostu taniej mi wyjdą 2 stacjonarki. Po prostu jedna jest tu, druga jest tu. A z drugiej strony na działce można robić mnóstwo fajniejszych rzeczy niż grać w grę. Dokładnie. No chyba, że jest butelkowa pogoda, no ale to wtedy jak jest butelkowa pogoda, to też się coś tam wymyśli. Tak, to mam butelki. Także myślę, że konkluzją taką możemy zakończyć, że laptop gamingowy ma sens w bardzo specyficznych tylko scenariuszach użytkowania i to nie jest tak, że wam odradzam: nie kupujcie laptopów gamingowych, tylko że kupujcie je z rozwagą, naprawdę się zastanawiacie. Pomyślcie, czy kombinacja stacjonarka do grania plus maszyna do pisania plus laptop do jeżdżenia z nim nie będzie lepszą konfiguracją po prostu. Taki poleasingowy laptop, już wam też opowiadaliśmy, nie kosztuje za dużo, a do pracy wystarczy. Tak, w dodatku go nie szkoda, to jest też ważne, że jak jeździmy z laptopem, to ważne by było, żeby on nie kosztował kolejny jakby kamyczek. Żeby nie był droższy od samochodu, którym go wozimy na przykład, bo to w wypadku laptopów gamingowych to jest całkiem możliwa. A potem się okaże, że w waszym pokoju hotelowym nie ma sejfu i cały czas się stresujecie, czy już wam pokojówka buchnęła tego laptopa, czy nie. No. Także kupujcie to z rozwagą i faktycznie zastanówcie się, czy czasem 2 urządzenia nie są lepszymi urządzeniami, mimo wszystko. Jasne, a jeszcze trzeba tylko przyznać, że wiesz, że jest dosyć agresywna reklama tych laptopów gamingowych, bo jak sobie wejdziesz na jakikolwiek serwis o grach, tam ci wyskoczy reklama, że tu super maszyna do gier i to nie jest stacjonarna maszyna, tylko właśnie laptop. No cóż, no tak to jest, a z drugiej strony też taka ciekawostka przyrodnicza, że akurat smartfony gamingowe nie są już tak agresywnie reklamowane jak laptopy. No ciekawe dlaczego, nie? I chyba z tym pytaniem was na dzisiaj zostawimy. Może wpadniecie, dlaczego tak jest, to napiszcie w komentarzach, chętnie poczytamy i oczywiście chętnie poznamy wasze zdanie na temat gamingowych laptopów i ogólnie całego tego gamingowego stawu. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.